Witam was, moi drodzy, w szóstym odcinku najdłuższej podróży. Nie rozpoczynamy, kontynuujemy podróż. I dzisiejszą podróż zaczniemy... O, nie robiłam z napisu, tylko save się zrobił. No dobra. A dzisiaj zaczniemy podróż od zwiedzania Marakui. No tak naprawdę to się nazywa Markuja do świątyni. Gdzie idziemy? Gdzie teraz? Stragany? No dobra, po kolei. Już nam się powinna perspektywa zmienić. O! O, jakie fajne ubranka. Tak. Ptasior. Zasępiony ptaszek. Zasępiony! Aż dziś zbyt olśniewająco, moja pani. O, nie wiedziałam, że umiesz mówić. Nie wygląda też, żebyś umiała mówić. Powtarza? Przeinacza? Nie. Jakoś tak. Tutaj mamy kogo? Gracz w trzy kubki. Będziemy grać? Serio? Zastanawiam się, czy to ma być ktoś konkretny, czy po prostu ktokolwiek stary. Oj, April. No, tutaj ładnie możemy siebie zobaczyć. Tutaj jest kupiec. Kupiec taki szeroki. April. Ojejku, a ptaszek jeszcze raz... Tak. Aha, mówiący w tak. No dobra, to pogadamy sobie już zapewne z tym graczem. No dobra, bo tu już więcej nic nie mam do obejrzenia. Wyjątkowo obleśny handlarz. Ciekawe, co sprzedaje. A o tym w takim razie co powie? Lucja mówi mi... Mapy! Że ten sprzedaje mapy. Oj, April. O, jak ładnie się odwróciłaś do nas teraz. Czuję, pokaż się. Ktoś się na mnie gapi. No, a co ty? No dobra, nie przedłużam, ja przedłużać lubię. Hej, chcesz sprawdzić swój refleks i spostrzegawczość w grze w kubki? Jest sporo nagród do wygrania. Na przykład? No właśnie. Mogę wygrać. No, pieniądze rzecz jasna. Dwa razy tyle, ile postawisz. Mam również szeroki asortyment egzotycznych nagród. Jest ta antyczna waza dolmarów z Gien. Doskonała replika góry Tyrenei odlana z czystego, litego żelaza. Magiczny orzech pochodzący z niegdyś wspaniałego królestwa na wyspie Ensilane. Oraz ten wyjątkowy ptak. Zabierz mnie stąd! Trzymaj dziób na kłódkę, ty obdarta kupo... No i mówi. Świetnie nadaje się na przyjęcia i do zabawiania dzieci. To nasza główna nagroda, prawdziwy skarb. Czy on chce mnie wkręcić? A w ogóle nie wiem, czy słyszycie, jak fajnie są odzorowane dźwięki. W ogóle tutaj tła. Słychać było tupot? Kopyt? Tutaj gdzieś muzyka w tle. Naprawdę bardzo fajnie. Jak się gra? Kładziesz na stole swoją monetę. Ja nakrywam ją kubkiem i szybko przesuwam go razem z dwoma innymi kubkami. Ty musisz jedynie zgadnąć, pod którym kubkiem jest moneta. I pamiętaj, nie wolno tu używać magii. Jej obecność natychmiast wykryje ten amulet nade mną, a wtedy nie będziesz już tu mogła zagrać nigdy więcej. Fajnie, chciałabym w ogóle umieć używać magii. Czy mogę pana o coś zapytać? Czas to pieniądz, więc mów szybko. Skąd wziąć pieniądze? Versum Tobias? Co pan wie o Vestrum Tobias? Aha. Vestrum Tobias, co? Sam najwyższy kapłan wartowników. Wiesz, że nazywają samych siebie ojcami? Ale dowcip. Kiedy ostatni raz zrobili coś dla nas, zwykłych ludzi? Ich interesują tylko archaiczne zwyczaje i utrzymywanie pod kluczem swoich sekretów. Coraz bardziej pociągają mnie ci nowi, awangarda. Przemawiają do mnie ich idee. Może i są radykalni, ale nadszedł czas zmiany.
Jedyne, co mi się w nich nie podoba, to sojusz z Tyrenami. To paskudni, niebezpieczni ludzie. Ale wygląda na to, że awangarda ich kontroluje. Więc zbytnio się tym nie martwię. Chociaż wolałbym, żeby nie wpuszczali ich do miasta. Okej, czyli on mówi coś o rewolucji, która ma nastąpić. Narzeka na obecną władzę i chce, żeby tę władzę przejęli jacyś rewolucjoniści. Z sąsiadem? Tym od map? Układa z sąsiadem. Sprzedawcą map? Patrzymy na siebie codziennie od 6 lat i nigdy się do mnie nie odezwał. Za wyjątkiem obrzucania mnie wyzwiskami. Zadziera nosa, a mnie nazywa szarlatanem. Jakby sam był strażnikiem. Iś ty nic nie warta na dęta ropucho. Myślałam, że coś odpowie. Jaka jest Arkadia? Cóż to za dziwne pytanie? Jaki jest świat? Jest wielki, to pewne. I zbyt drogi. I powinni zakazać hazardu kobietom dolmarów, bo mógłbym przysiąc, że mają dar jasnowidzenia. Stark? Czy wie pan coś na temat Stark? O, niewiele. Nie jestem pewien, czy mógłbym uwierzyć w istnienie takiego miejsca. To znaczy, słyszy się opowieści, czyta książki, no, może nie ja, ale niektórzy tak. Miejsca, gdzie nie ma magii, a jedynie nauka? Brzmi jak cholerny raj, nie? Znaczy się, z moimi umiejętnościami mógłbym w takim miejscu zrobić fortunę. Dzięki. A teraz, co powiesz na grę w kubki? Czyli oni też nie wiedzą i nie dowierzają, że jest ten drugi świat. Myślałam, że są bardziej tego świadomi. Ciekawe. Niestety nie mam pieniędzy, no właśnie. Niestety nie mam pieniędzy. Kartu kredytową chyba nie mogę zapłacić. Uwaga, wypełni twoje kieszenie pieniędzmi, panienko, abyś mogła tu wrócić i stracić, to znaczy zainwestować je w grze w kubki. Nie, wcale nie czuję podstępu tutaj tego handlarza. No nic, jakoś będę musiała prawdopodobnie zdobyć pieniążka. Jeszcze sobie może z tym kolesiem pogadamy. Mapy sprzedaję. Polecam panience mapy nad mapami. Doskonałej jakości, ręcznie rysowane przednim atramentem przez wykwalifikowanych słonecznych jeźdźców. Nie ma lepszych w całych północnych krainach. A w południowych? Po ile są mapy? Czy sprzedaje pan mapy miasta? Niestety nie, panienko. Monopol na mapy miasta ma gildia turystyki. Widzę, że nie jesteś stąd, bo inaczej byś to wiedziała. Rozszyfrował mnie. To mnóstwo map całych północnych krain. Od miasta Tyren po Zatokę Ognia. Mapy! Gdzie mogę znaleźć gildię turystyki? Jest zamknięta przerwa wakacyjna. Jasne, to ma sens. No właśnie, jasne, to ma sens. Okej, gildia turystyki, ale gdzież turyści w wakacje? Kto by pomyślał? Po ile są mapy? To zależy, panienko. Mam tu bardzo ładną mapę gór granicznych, zamarne 6 arenów, prosto spod pióra słonecznego jeźdźca. Mapy! Kupujcie mapy! Czy ten też chce mnie naciągnąć? Czy mogę pana o coś zapytać? Tak, mapy! A, czyli te same pytania? Dziewczyno, każdy zna Vestrum Tobiasa. Od zawsze był ważny. O, a ten Tobiasa. Czy może mi pan o nim opowiedzieć? Vestrum to człowiek honorowy, ale bardzo konserwatywny. I nie wiem, czy nadal nosi w sercu troskę o ludzi. Czasem myślę, że za bardzo troszczy się o zwyczaje. Wartownicy są od tak dawna naszymi tak zwanymi obrońcami i stróżami równowagi, że stali się częścią naszego życia. Ale teraz awangarda szerzy nowy sposób myślenia, nową filozofię.
Obawiam się, że już wkrótce wartownicy stracą swoje znaczenie. Przyczyną ich upadku będzie niechęć do zmian. Zapamiętaj moje słowa, odejdą na dobre. Natomiast ten honorowy człowiek będzie pamiętany jako kapitan, który poszedł na dno ze swym okrętem. No to się zapowiada nie jakaś zła masakra. Jak się panu układa z sąsiadem? Facetem od kubków? Trzymaj się od niego z daleka, panienko. Jest szczęśliwy, kiedy może kogoś oskubać. Bez magii nie można z nim wygrać, a nie pozwala na stosowanie czarów przy stole. Skąd mógłby wiedzieć, czy korzystam z magii? Ma jeden z tych przeklętych talizmanów. Cały czas wynajdują jakieś magiczne przedmioty i sprzedają takim psom jak on za parę srebrnych monet. Znajdź se porządną pracę, ty kryci synu. Ale się kuchają. Co pan wie o Stark? Kraj cudów, dziwacznych zwyczajów i maszyn. Ach, być w Stark. Oddałbym prawą nogę, no może nie dosłownie, bo żeby wytrwać w tym interesie, trzeba solidnie stać na nogach. Obu, no bo inaczej... Ech tak, wspaniałe miejsce. Bez tej cholernej, chaotycznej i nieprzewidywalnej magii, która nie przynosi nic dobrego. No i maszyny, zbudowane przez ludzi, kontrolowane przez ludzi, w służbie ludzi. To jest przyszłość. Tak, awangarda ma może nieco ortodoksyjne metody i zasady, ale w jednym mają rację. Stark i Arkadia to jedna całość, a nie osobne części. Okej, czyli awangarda zmierza do połączenia tych światów i prawdopodobnie ona stoi za tym przenikaniem, tak, tego... Te istoty z Rejkiem, ożywienia hologramu i różnych takich, różnych innych rzeczy, pojawienie się tej dżungli, więc prawdopodobnie jest ich taki plan, ale no mówię, nie pamiętam za bardzo tej gry i z tego, co tutaj widzę, słyszę, to wydaje mi się, że to niosłoby ze sobą no, takie dość niebezpieczne konsekwencje, połączenie dwóch światów, na pewno chaos to przede wszystkim. Powiedzieć o całym świecie, dziewczyno. Na pewno jest tu pięknie, ale wciąż tkwimy w przeszłości. Nie patrzymy przed siebie, jak nasi kuzyni w Stark. Magia jest dobra i w ogóle, ale nie wprowadzi naszego świata w nowoczesną epokę. Arkadia jest nieokiełznana, jest dzika i nieprzewidywalna. To dobre dla sprzedawcy map, ale nie służy rozwojowi. Nie, niektórzy mogą uważać nasz świat za raj. Na przykład wartownicy wolą, żeby było po staremu. Ja chciałbym, żeby wiele się tu zmieniło. Dziękuję za pomoc. Mapy! Czyli widzę, że jeden i drugi chce zmian. Nie, dziękuję. Dziś nie skorzystam. Jak chcesz, panienko, ale nie myśl, że przybiegnę ci z pomocą, jeśli zabłądzisz w Riverwood. Bez moich map trafisz pewnie do garnka Kreta. Albo jeszcze gorzej, mapy! Garnek Kreta, fajnie. Co by tutaj? Na razie tutaj nic więcej nie zrobię, więc musimy wyjść. Jeden i drugi chce zmian. Patrząc na obecną sytuację, to niezbyt dobrze, bo... Jeśli lud chce zmian... O! Mogę wyjść. Bramy miasta, ale super. O! Jak tu ładnie. Kolejny stragan, ale nie, najpierw sobie... Strażnicy miasta. Drewniani, ale dzielni. A ten niebieski ogień jest całkiem niezły. No, ładnie wygląda. Dzielni strażnicy miasta. To to samo, dobra. A ten niebieski ogień jest całkiem niezły. Ta kobieta sprzedaje świeże ryby. Nigdy takich nie widziałam, ale są mokre i mają płetwy, więc to pewnie ryby. Okej, czyli całkiem inny świat. Ten gościu sprzedaje instrumenty muzyczne. W
Większości z nich nie potrafię rozpoznać, ale ma tam jakiś bęben, coś przypominającego gitarę i kilka króliczych szkieletów. Fuj! O! Ciekawe, po co mu? Mogę w ogóle z kimś pogadać tutaj? Mury wyglądają na bardzo stare. Markuria musi być przynajmniej tak stara, jak najstarsze miasta w prawdziwym... moim świecie. Okej, okay. Mogę pogadać. Ten człowiek sprzedaje instrumenty muzyczne. Sobie pogadamy. O! Możemy próbkę trochę jego talentu. Nie potrzebuję teraz żadnego instrumentu. Chociaż na wszelki muzyczny wypadek nie zaszkodzi wiedzieć, gdzie je można kupić. O, a ja chciałam tylko z nim pogadać. To na pewno strażnicy miejscy. Wyglądają o wiele bardziej bezwzględnie niż gliniarze z Newport. Chociaż nie mają egzoszkieletu. No właśnie, jak widzieliśmy, ten egzoszkielet był taki... no... Tamta kobieta sprzedaje świeże ryby. Dobra, to już wiem. No i co, a mogę pójść w ogóle tutaj? A mogę, coś mi tutaj czeka. Myślałam, że nie. O, i mogę pójść dalej. Doki, ten doki, doki. Sprzedaje różne skorupiaki i inne... przysmaki. Człowiek sprzedaje różne skorupiaki. Dobra, idziemy do doków. Ja cię kręcę. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Rozmiary tych galeonów wprost zapierają dech w piersiach. A w dodatku są ich setki, nie licząc mniejszych statków. Markuria to na pewno bardzo ważny i ruchliwy port. Ale to ładnie wygląda. To latarnia morska. Całkiem podobna do tych, które mamy u siebie. Oczywiście pomijając to, że na tej płonie niebieski ogień. O, jak ładnie tu. Niebieski ogień. To musi być propan albo magia. Pewnie jednak to drugie. No, pewnie tak. To co? Możemy na statek ruszyć? Ale ładnie. Pięknie. Myślałam, że grafika w Syberii to jest naprawdę mistrzostwo świata, ale tutaj też jest super. Ale się nabiegam? O, są ludzie. Przynajmniej tak przypuszczam. Poukładany ładunek. To mały statek albo łódź. Nie wiem, czym to się różni. A różni się czymś? Nie wiem, April, nie wiem. Też nie wiem. Żeglarz. Najpierw wolę zobaczyć, czy mogę coś zobaczyć. Sądząc po jego niezdarnej postaci, to pewnie jakiś marynarz tęskniący za morzem. Dobra, pogadamy sobie z panem. Wygląda całkiem normalnie. Ahoj, bosmanie. Proszę. Czy nie tak witają się żeglarze? Nie. W takim razie, co powinno mówić się na powitanie? Zazwyczaj witaj. A jeśli świeci słońce, to dzień dobry. Jeśli ktoś jest w przygodowym nastroju, można nawet spróbować, jak się masz. Ale nigdy, przenigdy, ahoj. Dobrze, że się dowiedziałam. Nie ma sprawy. Jakiś taki sztywny trochę. Ale April też ma pomysły, żeby tak do obcego człowieka zagadać, naprawdę. To musi być, to musi się dziać rzeczywiście albo w grze, albo ktoś musi być dość ekscentryczny. Dlaczego twój statek ciągle stoi w porcie? Widzisz tamten żagiel? Nie. Który? A czy on powiewa? Co proszę? Czy powiewa? Czy wieje w niego wiatr? Nie. A jak myślisz, dlaczego? Bo nie ma wiatru. Bo nie ma wietrznej pogody? No właśnie. Eureka. Możecie użyć wioseł? Czy czegoś w tym stylu? Może silnik. Świetny po prostu. Pomysł. Dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy? Oczywiście, wiosła. Na lewą rękę Jala. To jest to. Dlaczego Jala? Od miesiąca stoimy w doku, patrząc na to, jak spada cena naszego ładunku, skoro moglibyśmy po prostu powiosłować do Gen, prawda? Drwisz sobie ze mnie.
Nie. Ja? A skąd, Najala, przyszło ci to do głowy? Najala, to jakiś bóg? Jak dawno już nie ma wiatru? Prawie miesiąc. Od czasu, jak ten przeklęty alchemik rzucił jakieś zaklęcie na wiatr. Niech Mojal będzie przeklęty, jeśli wiem, dlaczego to zrobił. Ale to cholerna katastrofa. Wysłałem moich najlepszych ludzi na północ, żeby się z nim rozprawili. Ale żaden nie wrócił. Teraz Wysoka Rada Ayrid zaczyna mówić o wysłaniu całego plutonu, żeby się z nim rozprawić. Ale boję się, że to go może tylko rozwścieczyć. Ciekawe, dlaczego to zrobił ten alchemik. Jak się nazywa ten alchemik, który miał rzucić zaklęcie na wiatr? Ja pójdę i załatwię sprawę. Chyba ma Klax. Robert Klax. Mieszka na jakiejś przeklętej skale gdzieś na północy, za Riverwood. Dzięki za rozmowę. Nie ma sprawy. Czy wy też macie wrażenie, że pójdziemy odwiedzić tego alchemika? Bo ja mam takie wrażenie, ale nie wiem, jakie mamy zasoby taktycznej perswazji, żeby go ewentualnie przekonać. Złoty pierścionek. Myślicie, że dałoby się zagrać w te trzy kubki za pierścionek? Gorzej by było... O, mała przystań. Nie, chwila. Mała przystań. A ja stamtąd chyba przyszłam. No tak. Co ja chciałam powiedzieć? A nie! Tu jest jeszcze jakiś ktoś. Chciałabym się gdziekolwiek tym wypłynąć. Bardziej przypomina mi to zabawkową łódkę dla dzieci. Znowu kilka lokalizacji. Stary żeglarz. Stary człowiek i... ocean? Wygląda na to, że życie spędzone na morzu odcisnęło na nim swoje piętno. Może to życie w karczmach. Wygląda na to, że masz niezłą wprawę w strzępieniu języka. O nie, słyszał. Stary człowiek i morze. Dobra, zrobiłyśmy już świetne pierwsze wrażenie, więc możemy przejść do drugiego. Witaj, starcze. Nie mam ani skarbu, ani żadnej mapy piratów. Jestem tylko starym żeglarzem bez statku, więc zostaw mnie w spokoju. No, poczekaj. Chcę pogadać tylko. Co robisz? Co robisz? Sieci naprawiam. A jak ci się wydaje? Nie znam się na zwyczajach marynistycznych. Marynistycznych? Mary co? Niby życie na morzu, co? Ach, zapach morskiej soli w powietrzu, uderzenia fal o burtę statku, mokra bryza na twarzy, dziewuchy w każdym porcie. Ano, mówię ci, nie jedną znam opowieść o morzu. O! Czy chcemy usłyszeć jakąś opowieść? Może za chwilę? Co jest w tej skrzyni? W jakiej skrzyni? No. Tej, na której siedzisz. To nie skrzynia. To mój stołek. Alem go tak wyrzeźbił, żeby wyglądał jak skrzynia. Ma talent. Jest w środku. Na pewno nie znajdziesz tam żadnego bezcennego skarbu. Nic. Zupełnie nic tam nie ma. A ja coś czuję, że jednak coś tam jest, co mi się na pewno przyda w dalszej grze. Nie, naprawdę? Co jest w tej skrzyni? Naprawdę, co jest w tej skrzyni? Ale się uparłam? Węże. Węże, które odgryzą ci nos, zanim zdążysz podskoczyć. Lepiej ich nie ruszać. Dobra. Jestem ciekawa, co jest w tej skrzyni. Dobra, dobra, powiem ci. No niech szlak trafi równowagę. Zawsze jesteś taka uparta? Tak, bo pochodzę ze Stark. Jak ci mówiłem, nie mam żadnego skarbu. Trzymam tam moje osobiste szpargały i rzeczy, co to je przywiozłem ze sobą z moich wypraw. I mojego ptaka. Trzymałem tam mojego ptaka, zanim go nie straciłem. Głupi, głupi ze mnie staruch. To był mój najlepszy przyjaciel.
A teraz nie mam z kim rozmawiać. Mówi pan ptaka. Znamy jakiegoś gadającego ptaka? Co się stało z twoim gadającym ptakiem? Jeden oszust go ode mnie wyciągnął. Grałem z nim w kubki na targu i w końcu musiałem zastawić mojego ptaka, żeby się odegrać. I co się stało? No. Wybrałem zły kubek, a ten łajdak zabrał mojego ptaka. Mojego najlepszego przyjaciela. Przeklęta równowaga. Jestem teraz taki samotny. A najgorsze jest to, że teraz wystawili mojego ptaka jako nagrodę. Nagrodę w grze w kubki. Wystarczy 3 razy wskazać dobry kubek i można samemu wybrać nagrodę. Mój biedny ptaszek. Jak ma na imię twój ptak? Ptak. O! Aha. Oryginalne imię. Widzę, że oni nie mają takich przekleństw typu kurka wodna albo inne takie znane słowiańskie przekleństwa, tylko mają niech szlak trafi równowagę albo przeklęta równowaga albo coś takiego. Po prostu ptak. I teraz ty kalkuluję moje szanse wygrania w tej grze. Czy chcesz usłyszeć jakąś historię? Mogłabyś mi opowiedzieć jakąś historię marynistyczną? Jak się podsujesz na skrzyni? Co? Aha, niby historię o morzu, co? No pewnie, słodziutka, z przyjemnością. Jakiej opowieści chcesz posłuchać? O twoich przygodach? Mam już dosyć opowieści. No dobra, no. Nie posłucham o twoich przygodach. Ano, znam wiele opowieści. Na przykład o moich przygodach w cesarstwie Bekshiven. Chcesz posłuchać? To historia o wielkim romansie. Sam raz coś dla ciebie. Jakieś takie insynuacje? No pewnie. Zapowiada się na niezłą historię. Ano, 50 lat temu byłem bosmanem na dobrym, starym statku o nazwie Trzynoga Ladacznica. Jak? Jak? Co to ja mówiłem? Na Trzynoga. Listy rumak. Ano, taka była jego nazwa, ogromne coś tam. Nie pamiętasz nazwy tego statku, prawda? Ach, nieważne. Ale w każdym razie byłem wtedy młodym bosmanem. Stanęliśmy na redzie w Monterba, wielkim zachodnim porcie należącym do cesarstwa Bekshiven. Miałem wolne aż do następnego wieczora, a była to moja pierwsza wizyta w tym egzotycznym i niebezpiecznym porcie. Więc wyszedłem na miasto, żeby się trochę rozglądnąć. A musisz wiedzieć, że Monterbą rządził Mahk. Tak jak wszystkimi wielkimi miastami Bekshiven. Teoretycznie Mahk powinien odprowadzać połowę pieniędzy z podatków do cesarza w port Altaban. Ale ponieważ Imperium Bekshiven było coraz słabsze, to poszczególne prowincje mogły robić, co się im żywnie podobało. A więc wyszedłem, żeby pozwiedzać miasto. A musisz wiedzieć, że wszystkie wielkie miasta w południowych krainach... I okay. Tak się skończyły moje przygody w cesarstwie Bekshiven. Tak oto spotkałem ptaka i uwiodłem córkę Mahka. Tak żołnierze Mahka przegonili mnie z Monterba. Zostałem pierwszym człowiekiem, który przeszedł całe pustkowia, czyli pustynię Shangagriel, i tak dostałem tej okropnej wysypki. Wysypki. Ech, panienko. Nie, słucham. Fascynująca historia. Naprawdę, przygoda pierwsza klasa. Co? Nie śpię, tylko się strasznie skoncentrowałam. Ta historia jest bardzo dobra.
Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, żeby napisać książkę? Ano, ale agenci w Markurii to żądne krwi wampiry, które myślą tylko o tym, jakby wyssać wszystko z człowieka. Aha, to znaczy, że zabierają dużą część zysków dla siebie. Ale skąd? To naprawdę żądne krwi wampiry ze skłonnością do gryzienia klientów w szyję, kiedy nikt nie patrzy. A super ten świat, naprawdę. No to proponuję po prostu pójść do nich w szaliku. Lepiej już pójdę. Ach, te młodziki, ciągle tylko biegacie. Wszystkoć dla was takie ważne. Nie macie czasu, żeby siąść i nabrać tchu. Biegnij. Nie trać czasu z takim staruchem jak ja. Ja nie tylko siedziałam, ale nawet spałam, więc spokojnie. Dobra, czyli wiemy, że musimy mu załatwić ptasiora. Ptaka o imieniu Ptak. Duży statek. Tam musimy załatwić wiatr. Jemu musimy załatwić wiatr, więc też luz. Zrobi się. I co jeszcze? Ale ładnie tu. Naprawdę, jakbym nie miała miniaturki, to byłaby moja miniaturka. Coś czuję, że będę musiała zostawić ten pierścionek u tego... u tej szelmy. U której mogę zagrać te trzy kubki. Nie mogę więcej już iść, nie? No dobra. Tylko zastanawiam się, co będzie, jeśli popełnię błąd. Dobra. Ja będę w ogóle tutaj po takim całym świecie chodzić, ale byłoby... Stragany. Mogłam jeszcze gdzieś iść? Stragany. Ja byłam tu, miasto. A tu? Miasto. A może to jest inna część miasta, czy nie? Nie, chyba nie. Nie. A, bo... Aha, dobra. Do świątyni? A może coś mi powie ten kapłan? Może da mi grosza? Choć chyba na to nie liczę. Może zapytam, dlaczego go przeklinają? Tobias. Mestrum Tobias. No i co, a reszta? Jakie echo. A my jesteśmy chyba na obcasach. I to takich wysokich, bo tupiemy? Przepraszam, że przeszkadzam, Westrum Tobias. Halo, halo? Tobias. Mów do mnie, Tobias. Proszę. Od tak dystyngowanych gości nie wymagam przestrzegania zasad ceremonii. Podobały ci się widoki? Nie wiem. Jestem przytłoczona. Widziałam na własne oczy rzeczy, które nie mają prawa istnieć. Myślałam, że to tylko sen. Że w pewnej chwili obudzę się i wszystko wróci do normy. Ale zrozumiałam, że ciągle tu jestem. To jest realne. Mogę tego dotknąć, poczuć. I wiesz co? To nie ma sensu. Wszystko tu jest bez sensu. Magia, obce istoty, równoległe światy. Nie wierzę w takie rzeczy. Nie wierzę w bajki. W twoim świecie, w Stark, nie ma miejsca na magię. Taka jest i zawsze była natura nauki. Omylność logiki i porządku. O, ale skwitował. Nie pozostawiają miejsca na wyobraźnię. Jeśli coś nie mieści się w wąskich granicach praw fizyki, które uznaje twój świat, nazywacie to bajką. Ale magia też ma swoje minusy. Jest nieprzewidywalna. Przyciąga chaos. O, to. Budzi dla równowagi takie zagrożenie, jakiego nie byłaby w stanie spowodować nawet sama nauka. Ciągle słyszę o równowadze, o Stark, o Arkadii, o... To pewnie zabrzmi dla ciebie dziwnie, ale ciężko mi o tym myśleć. Nie mam pojęcia, co to za miejsce, ani co ja tu robię, ani...
Kim jest Cortez? Wiem tylko, że dzieje się coś dziwnego. W moim świecie, chyba. Miałam sny. Były takie prawdziwe. A potem w realnym życiu zaczęły pojawiać się rzeczy. Rzeczy, których nie powinno, nie mogły mieć miejsca. I ja... Chyba zacznę od samego początku. Myślę, że wysłano cię tu po naukę i zrozumienie. Jak już mówiłem, nie możesz uwierzyć w to miejsce. Uwierzysz. Gdy poznasz prawdę, wtedy uwierzysz. Chodź ze mną. Opowiem ci historię Ziemi, której nie ma w waszych książkach. A kiedy twe oczy i uszy otworzą się naprawdę, umysł podąży w ich ślady. Chodź. Gdzie mnie zabierasz? Czy to bezpieczne? O, będziemy omawiać malowidła? To prawdziwa historia równowagi. Widziana oczami wartowników. Zakonu równowagi. Ojców. Wartownik Minstrum zapisał tę historię 1000 lat temu w świętych księgach i na murach świątyni, aby przyszłe pokolenia mogły poznać i zrozumieć swoją przeszłość i przyszłość. Malowidła ścienne, na które spoglądamy, stały się znane pod nazwą fresków równowagi. Poprzez te obrazy April przekaże ci naszą wspólną historię. April, tutaj mówi April. Zaczyna się i kończy tutaj, na tym fresku. Wieki temu Ziemia była jednością, a magia i nauka istniały obok siebie w świecie i we wszystkich ludziach. Panowała równowaga i harmonia. Twierdzisz, że wtedy był to tylko jeden świat? Jeden świat, jedna Ziemia. Magia i nauka trwały we wzajemnej równowadze, w każdej żywej istocie. Mogliśmy posiąść moc wprawiania w ruch gwiazd i tworzenia nowego życia. Ludzkość jednak zaczęła nadużywać boskiej mocy dwójki i wykorzystywać ją do swoich własnych celów. Równowaga kosmosu została zagrożona. Dwójki? O ile coś nie zostanie uczynione, o ile człowiek nie zostanie upokorzony i nie zacznie obawiać się sił kosmosu, mrok chaosu spadnie na Ziemię. Zdarzyło się tak już wcześniej, w odległych czasach i dalekich światach. I wydarzy się ponownie, a wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci każdego ludu i każdej rasy zostaną pochłonięci przez nadciągającą apokalipsę. Zatem złożono nam wizytę. Drakowie żyli wśród nas od pokoleń. Zawsze pomagali i nauczali nas, jak zachować równowagę w naszym świecie. Okej, coś rozumiemy? April chyba nie bardzo. Kapłani? Wydaje mi się, że słyszałam już kiedyś tę nazwę. A ja nie. Czy coś ominęłam? Drak, drakoni, smoki. Niezależnie od nazwy, są wiecznymi sługami i strażnikami równowagi. Na Ziemi było ich 4. Jeden z nich założył zakon równowagi. Pierwsi Minstrum zrozumieli, że magia i nauka powinny zostać rozdzielone, zanim nastąpi nieopisana klęska, upadek równowagi. Ziemia miała zostać podzielona na 2 równe części. Arkadia i Stark, magia i nauka, chaos i ład. W pierwszej radzie zasiadało 13 wartowników, 6 ludzi nauki, 6 magów oraz jeden, który stał pomiędzy nimi. Jeden z draków, nasz mentor, nasz nauczyciel i przewodnik. Cortez? Do prowadzenia tej arcytrudnej operacji potrzebne były zarówno siły magii, jak i nauki. Zadanie polegało na rozszczepieniu świata, na stworzeniu 2 światów z jednego. Czy użycie tak wielkiej mocy nie było groźne dla równowagi? Tak. I dlatego zbudowali wieżę,
w której ich moc mogłaby zostać skoncentrowana na dokonaniu podziału. Drakoni przynieśli z sobą dysk, wykuty w ogniu ich świata. Dysk umieszczono u podstawy wieży, w epicentrum podziału. Dysk i wieża stały się jednością, łącznikiem między magią i nauką. W wyznaczonej godzinie 13 stawiło się w wieży. Wśród nich była kobieta, której życie zostało określone przez cel, dla którego przyszła na świat. Została pierwszym strażnikiem, ludzkim obrońcą równowagi. Miała pozostać w wieży przez 1000 lat, aby strzec obu światów i zapewnić równomierny przepływ magii i nauki. I tak oto zaczął się rytuał. Ogólnie mega wielkie czary mary. Świat miał stać się dwoma rozdzielonymi przez równowagę. Oto kojarzę. Mógł dostrzec drugi tylko poprzez sny. Nie wiadomo było, kto ma zostać na którym ze światów. Nie była to łatwa decyzja. Przydzielali losowo? Z istot magicznych wybór był prosty. Musiały trafić do Arkadii. Ich rodzaj nie przetrwałby w Stark. Ale co do innych... Rozdzielono rodziny, rozłączono kochanków, a przyjaciele rozstali się na całą wieczność. Otoczony przez 12 i jednego, jedynego, który miał zostać pierwszym strażnikiem, dysk u podstawy wieży zaczął wirować coraz szybciej, zasilany coraz większą mocą, aż stał się tylko rozmazaną plamą. Ciemność spowiła wieżę, ale dysk świecił coraz jaśniej. Rzeczywistość się zmieniła. W jednej chwili powstała nowa rzeczywistość i zrodziły się dwa nowe światy. I było bum. W wieży panowała cisza. Pierwotny dysk zniknął, a na jego miejscu spoczywał jego mniejszy odpowiednik. Podobny, ale inny. Świat wokół wieży wyglądał inaczej. Znajdowali się teraz pomiędzy Stark i Arkadią, między snem a jawą. Byli w Królestwie Równowagi i Strażniczki. Miał to być jej dom przez następne 1000 lat. I coś się stało. Jeden z plemienia draków uniósł dysk i powiedział: ten dysk jest odpowiednikiem pierwszego dysku, który teraz stał się tym królestwem. Jest też kluczem do tego, co zostało rozdzielone. Dysk jest kluczem i dysk jest królestwem. To zadziwiło 12, a ten, który był drakiem, mówił dalej: zapamiętajcie, nie można zniszczyć królestwa strażnika, jeśli nie zniszczy się tego dysku. Ale też nie można naprawić królestwa, jeśli nie naprawi się dysku. 6 z was otrzyma 4 części dysku. Zaniesiecie je do Arkadii i będziecie ich strzec. Ale klucz nigdy nie będzie kompletny, mówił dalej. Bez szlachetnych kamieni, które zdobią każdy jego fragment, ja zatrzymam 1, a członkowie mojego rodu 3 pozostałe. Jeśli nadejdzie dzień, kiedy trzeba będzie naprawić królestwo albo połączyć oba światy, a taki dzień nadejdzie, złożycie dysk, a drakowie zgromadzą się po raz ostatni. Potem 6 z 13 ruszyło do Arkadii, a 6 do Stark. A w tym Cortes? Jeden, który miał zostać strażnikiem, zasiadł na tronie. Spójrz na malowidło, jej sny i nadzieje, cała jej dusza została zamknięta w dysku. W służbie równowagi cechy te byłyby tylko ograniczeniem. Przez swe nowe oczy strażniczka widziała wszelkie zachwiania równowagi tak wyraźnie, jak gwiazdy na niebie. Jedną myślą
skierowała chaos z Arkadii i logikę ze Stark do wnętrza dysku. Rozdzieliła je tam, gdzie były potrzebne. Zaczęła się nowa epoka. Era Strażnika. Po opuszczeniu wieży, dwóch draków udało się do Arkadii, a dwóch do Stark. Tak dwunastka założyła to, co teraz znamy pod nazwą Wartownika, Zakonu Równowagi. Chociaż w Arkadii wartownicy przetrwali, to w Stark im się nie udało. W Stark pamięć o magii i równowadze nie mogła utrzymać się w obliczu nowej rzeczywistości, wobec logiki i nauki. I szybko, bardzo szybko, Arkadia stała się zaledwie mitem, legendą, bajką opowiadaną ku uciesze dzieci lub historyjką do opowiadania przy ognisku. I chociaż sny wciąż przynosiły z sobą dźwięki oraz obrazy Arkadii, to traktowano je w Stark po prostu jak sny i nic więcej. Dobra, sny to znamy. Chodzi o to, że zapomnieliśmy o naszej przeszłości i o Arkadii. Więc co w tym złego? I dlaczego magia z Arkadii zdaje się przenikać do Stark? To następna długa historia. Ale widzę, że męczą cię te opowieści. Więc są trudne. Jak już ci mówiłem, w Arkadii wartownicy rośli w siłę. Było ich coraz więcej. Stark natomiast utracili znaczenie. Niektórym z wartowników w Stark nie spodobało się to i zbesztali wartowników z Arkadii za ich politykę. W przeciwieństwie do wartowników arkadyjskich, wartownicy ze Stark pragnęli, by ludzie dążyli do ponownego połączenia światów. Magii im brakowało? Tak więc w końcu stało się to, co musiało się stać. Drogi wartowników ze Stark i ich braci z Arkadii rozeszły się. Wartownicy ze Stark nazwali się awangardą. Chociaż początkowo ich filozofia nie różniła się od naszej, to przez lata zmieniła się radykalnie. Awangarda pragnęła zatarcia podziału, połączenia obu światów i powrotu tego, co nazywali chwalebną epoką. Czyli czasów, gdy rodzaj ludzki potrafił kontrolować siły kosmosu. Wkrótce jednak zapragnęli, by pieczę nad równowagą sprawował ich własny strażnik. Obecnie co 1000 lat nowy strażnik zajmuje miejsce starego, bo nikt nie może być dłużej niż przez jedno milenium oddzielony od swej duszy. Co 1000 lat na świat przychodził nowy strażnik. Równowaga tworzyła nasienie, z którego wyrastał nowy owoc. Ale obecnie mija już 200 lat od chwili, gdy poprzedni 12 strażnik powinien być zmieniony. Każde nowe, zrodzone dla równowagi dziecko było porywane przez awangardę. Chcieli wychować posłusznego sobie strażnika. Jak na razie nie udało się im. Ale 12 strażnik nie mógł dłużej czekać. Niedawno temu rozpadł się dysk w wieży, a strażnik opuścił swój tron. Równowaga pozostała bez opieki i musimy znaleźć nowego strażnika. Jeśli tego nie zrobimy, awangarda dostanie niepowtarzalną szansę. Dobra, już rozumiem, już czaję, o co chodzi. Usiłowali posadzić na tronie swoją marionetkę, by władała równowagą zgodnie z ich zamiarami. A na to nie możemy pozwolić. Oznaczałoby to koniec Stark i Arkadii oraz początek ery chaosu. Czy teraz rozumiesz? A co ja mam w tym wspólnego? Rozumiem tę historię. Mogę ją nawet uznać za prawdziwą. Ale a właśnie. Nie wiem, czemu tu jestem i czego ode mnie chce Cortez. Równowaga jest zagrożona, April. Strażnik porzucił swą wieżę i zniknął. Nie ma nikogo, kto mógłby zająć jego miejsce. Trzeba go odszukać, aby chronił równowagę do czasu znalezienia nowego strażnika. A co ja mogę zrobić? Jestem nikim. Miałam po prostu trochę sennych koszmarów. Masz wielką moc. W całym swoim życiu nie widziałem takiej siły jak twoja.
To może ja jestem strażnikiem. Moc? Posiadasz moc otwierania wrót pomiędzy światami, tuneli, portali między królestwami Stark i Arkadii. Ale to Cortez zrobił. Rzutujesz? Ja niczego nie zrobiłem. Właśnie. I Cortez otworzył dla mnie tunel i tylko pomachał rękami w powietrzu. Nie potrafiłabym otworzyć portalu nawet magiczną różdżką. Tylko własna moc podróżnika pozwala mu na podróż. Nikt więcej nie może tego zrobić. Cortez tylko zogniskował twoją moc, by ci pomóc. On sam nie byłby zdolny do przekroczenia portalu. Czyli mam już odpowiedź, dlaczego sam nie poszedł? Jeśli to prawda, to nie mam żadnej kontroli nad moim talentem. Jeszcze nie, ale zyskasz ją z czasem. Jak masz zamiar wrócić do swego świata? O Boże, nawet o tym nie pomyślałam. Nie możesz mi pomóc? Obawiam się, że nie. Nawet gdybym potrafił otworzyć tunel, to nie umiem zogniskować twojej mocy tak, jak zrobił to Cortez. A więc jestem zdana na siebie? Jeśli masz jakieś pytania, zrobię wszystko, by na nie odpowiedzieć. Ale poza tym... Tak, jesteś zdana na siebie. Czadowo, nie ma co. Wyjęłaś mi to z ust, April. Niewiele ostatnio było pożarów. Jeśli pozwolisz, wrócę teraz do mych pism. Dziękuję, że wysłuchałaś kogoś takiego jak ja i moich długich opowieści. Nie, to ja dziękuję. Wszystko zaczyna mieć teraz jakiś sens. Dobrze to słyszeć. Przyjdź do mnie ponownie, jeśli będziesz miała jakieś pytania. No, nieźle. Chociaż historia rzeczywiście zaczyna być spójna. O, kolejny wpis w pamiętniku. To chyba znak, że trzeba zakończyć odcinek, bo po tej dawce informacji, no po prostu nie mogę już dalej grać. Tylko tak naprawdę, kim my jesteśmy w tej całej historii? Bo mamy znaleźć strażnika, nowego strażnika, a my jesteśmy co, jakoś łącznikiem, podróżniczką? Przecież nie było nikogo w takiej historii. Czyli ci strażnicy ze Stark nazywają się awangardą i chcą połączyć te światy, a ci nie chcą się połączyć. No dobra, tak bardzo wszystko logiczne. Mogę pójść dalej? Nie? To a co jest tutaj? Niepokojące. Cały czas tak uważnie obserwować samą siebie. Oj, April, April. Okno. Piękny dzień dzisiaj. No, tak, tak. Dobra. Ostatni wpis, ostatnia część tego odcinka. I idziemy dalej. A, mogę przecież Briana, tylko jak ja go znajdę. No dobra. Ła, długo? Dobra, duże czytanie będzie. Właśnie usłyszałam opowieść o równowadze od Weston Tobiasa i pomyślałam, że powinnam to spisać, póki jeszcze cokolwiek pamiętam. O, właśnie, to sobie jeszcze raz powtórzymy tę historię. A propos szyfrów historii, Tobias naprawdę mnie zagił tym. 12:1? Bo hej, niby co to ma znaczyć? Ale chyba mniej więcej załapałam, o co w tym wszystkim chodzi. Istnieją dwa światy. Jeden z nich to Stark. Świat nauki, czyli to, co nazywam Ziemią. A drugi to Arkadia, świat magii, czyli to, co ludzie tutaj nazywają Ziemią. Dwie Ziemie. Można się w tym trochę pogubić, aczkolwiek to pikuś w porównaniu z tym, co jest dalej. Dawno, dawno temu była tylko jedna Ziemia. Na tej Ziemi istniały zarówno magia, jak i nauka. Ale ludzkość ma cholerne skłonności do tego, żeby wszystko schrzanić. No i właśnie to się wydarzyło. Na tej pierwszej Ziemi ludzie stali się zbyt potężni, nauczyli się, jak poruszać gwiazdy, jak być bogami, wykorzystując do tego połączoną potęgę magii i nauki. Więc jakaś obca rasa zwana Smoczym Plemieniem postanowiła, że musi się do tego wszystkiego wmieszać i nie dopuścić do tego, żeby ludzkość zniszczyła własny świat. No, niby idea godna pochwały. Jeden z tych smoków założył ruch religijny, który nazwał Radą Kapłanów albo Ojcami. Ojcowie mieli strzec równowagi pomiędzy magią i nauką,
Rada kapłanów przyczyniła się do podziału ziemi na dwa wymiary, Stark i Arkadię, naukę i magię. Potem kapłani wybrali jednego z ludzi, żeby sprawował kontrolę nad równowagą pomiędzy dwoma światami. Strażnik równowagi mieszkał w wieży gdzieś pomiędzy wymiarami. Co 1000 lat zastępuje go inny strażnik. Co 1000 lat. Niezły etat. Potem życie toczyło się przez jakieś parę tysięcy lat, aż w końcu członkowie Rady Kapłanów zaczęli się ze sobą kłócić. Kapłani Rady ze Stark postanowili zerwać z tymi z Arkadii, dlatego założyli własną sektę i nazwali ją Awangardą. Awangarda dążyła do ponownego zjednoczenia się obu światów. Postanowiła, że przejmie kontrolę nad samym strażnikiem. I właśnie od jakichś 500 lat próbuje wprowadzić swój plan w życie. Niszczy potencjalnych strażników, przeprowadzając na nich jakieś eksperymenty. Oh no. Ręka zaczyna mnie już boleć. Dziwię się, że zapamiętałam aż tyle. W każdym razie aktualny strażnik nie mógł zostać w swojej wieży i opuścił ją, a teraz równowaga jest zagrożona. Podobno chaos stanowi poważne niebezpieczeństwo zarówno dla Stark, jak i dla Arkadii. A to przypomina mi o moim śnie. Nie jestem już pewna, czy to dobre słowo. Wtedy zaatakował mnie ten czarny chaos, wyglądał jak wir. To pewnie zapowiedź tego, co się stanie, jeśli nikt nic nie zrobi, żeby uratować równowagę. Chyba wiem, co będzie dalej, bo tak zawsze bywa. Pewnie tym kimś mam być ja, bo jak mówią, jestem silnym skoczkiem? Ktoś musi odnaleźć strażnika, pomóc mu w powrocie do jego wieży, żeby mógł uratować równowagę, a potem zrobić coś z awangardą, dać im do zrozumienia, że zadzierają z tymi, którymi nie powinni. Hej, luzio, robię takie rzeczy codziennie przed śniadaniem. Lubię ich humor, taką ironię i sarkazm. To co mogę więcej powiedzieć na ten temat? No cóż, takie czary mary, mamy Stark, mamy Arkadię, mamy do wypełnienia ogromną misję. Po prostu jesteśmy, wiecie, jak w tych wszystkich hollywoodzkich filmach, taką wybitną jednostką, która uratuje świat. Tak, to my, April Ryan, tak się przedstawiam. Będę tak się na samym odcinku przedstawię, że jestem bohaterem świata po prostu. Dobra, dzięki Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, bo widzicie, będziemy ratować świat, więc bądźcie ze mną. Dlaczego mam sama to robić, nie? Cześć!